nie zminę. O Boże. No hej. I spotkaliśmy sąsiada, który nas oprowadził po tej działce. Przy okazji nam próbował sprzedać swój dom. Bardzo mi się podoba ta nieruchomość. Właśnie złożyliśmy rezerwację na działkę. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj nietypowo, bo z łóżka, ale cóż innego można robić, jak pada deszcz, a pada deszcz codziennie, po prostu nie ma dnia, żeby nie było godziny przynajmniej deszczu, więc akurat teraz jest taka pora deszczowa, ale nie o pogodzie. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o bardzo ważnych rzeczach. Zaczynamy. Chciałbym wam tylko pokazać, gdzie powiesiłem sobie obraz, który kupiłem w Turcji ostatnio. Jest to Mona Lisa z kotem, która zawisła zaraz koło mojej głowy. Ja tutaj śpię po prawej stronie, Kasia po lewej i mam tutaj kota blisko siebie. A jeżeli chodzi o sytuację mieszkaniową, to sytuacja wygląda w ten sposób, że bardzo nas interesuje ten dom, który się pojawił tutaj w pierwszym odcinku. Dom do remontu z ładną działką. Pojechaliśmy tam też i spotkaliśmy sąsiada, który nas oprowadził po tej działce. Pokazał nam wszędzie granice, tam gdzie nie mógł, to rzucał kamieniem i mówił, że gdzieś tam jest granica. Całą tą działkę nam pokazał. Przy okazji nam próbował sprzedać swój dom, czy taki stary dom i swoją działkę. No niewiele tam zrozumieliśmy z tych jego opowieści. Nie rozumiem. No, jest... no per se bo. No per se bo. Jesteśmy z Polski, powiedzieć, że jestem po Polsku. Noż co masz Polakosz. Noż co masz Polakosz. Oj, oj. Ale przynajmniej zobaczyliśmy cały rozmiar tej działki, więc dla nas to już była wystarczająca informacja, żeby wrócić do agencji nieruchomości i złożyć im ofertę, ale taką wstępną, pierwszą, rezerwacyjną. I podpisaliśmy umowę na rezerwację tej działki. A też nie jest jednoznaczne z tym, że ją mamy. Ale na razie pan już nie będzie nikomu jej pokazywał, tylko będzie dla nas. Super. First step. First step. Thank you. Obrigado. Teraz ta agencja musi się skontaktować z tymi właścicielami, powiedzieć im, że są klienci, no i ponaglić ich, żeby oni złożyli tam jakieś podpisy, które będą mogły no, wyciągnąć księgi wieczyste po prostu i te mapy wszystkie, więc teraz po ich stronie to jest. No my mamy się uzbroić w cierpliwość i do końca roku mamy mieć informację, co się wydarzy dalej. Więc na tą chwilę tamta działka jest zarezerwowana dla nas, ale jeszcze nie ma pewności, że ją kupimy, ponieważ to wszystko jest tak pisane takim patykiem po wodzie. Jak to było, Kasia? Patykiem po czym? Wszystko jest pisane patykiem po wodzie, więc może być, a może nie być. Dlatego też nie poddajemy się i szukamy dalej. Wczoraj wybraliśmy się na bardzo ciekawe zwiedzania. Pojechaliśmy do takiej dużej miejscowości, takiego powiatowego miasta tutaj w okolicy i poszliśmy do biura nieruchomości, takiego jednego z większych. Taka sieciówka duża, ona się nazywa ERA. To jest chyba jedna z najstarszych biur nieruchomości w Portugalii, posiadająca swoje placówki no, w całym kraju. No i tam na miejscu poznaliśmy Bruna, z którym się umówiliśmy na oglądanie, ale nie będę wam popowiadał, tylko zobaczcie sobie, jak to wyglądało wczoraj. Dobra, to była decyzja, że tu przyszliśmy, bo zobaczyliśmy działki, których w ogóle nie widzieliśmy wcześniej na ogłoszeniach i jesteśmy umówieni z Brunem, po półtorej godziny jedziemy z nim oglądać te dwie działki. Zupełnie inne niż te, które szukaliśmy, ale mające potencjał. Cały ten region, w którym znajdujemy się, jest wyjątkowy pod kątem ilości camper serwisów, miejsc, gdzie można nalać czystą wodę, wylać szarą i opróżnić kasetę. Co? Ktoś wysypał kompostową toaletę, trociny tutaj. W każdej miejscowości w zasadzie można, no może nie w każdej, ale
Jak na Portugalię, to bardzo dużo miejscowości ma takie camper serwisy. I one są bezpłatne, niektóre są płatne, ale my jeszcze na płatnym nie byliśmy. Więc my jak już jesteśmy tu parę tygodni, raz płaciliśmy za wodę 2 euro. Ale tak to wszędzie jest za darmo. Co jest ciekawe, w niektórych miejscowościach są nawet miejsca, gdzie można się podłączyć do prądu. Więc jak ktoś potrzebuje się dogrzać albo potrzebuje coś, to są takie miejsca i są dwa miejsca, gdzie są to darmowe przyłącza do prądu, a w pozostałe się płaci na przykład 2 euro za 6 godzin. Takich rzeczy w Algarve nie było. Kurczę, no fajny, słodki domeczek. Drewniana podłoga. Meble nawet tu są. Szafeczka ładna, Kasia, dla ciebie. To od restaurowania. Aha. Ten też ma 5. 5 metrów, 5 metrów, czyli tam jest 10 metrów. A, to jest kuchnia i przejście. This part a, to jest domowe. Tu jest jeszcze jedno? Mhm. Open with the fire? It's just like a... To jest łazienka w całkiem dobrym stanie, to wszystko jest. It's not big. And then, let me see, I'm not sure. Or no, they closed it. Okay, but usually there are some... It was like open or there was like open fire? Open fire. Ah. Okay. Used to make sure it was in there and needed to cook. I przejście do ogrodu. To jest brama. So this is the. Mm-hmm. Oh, spoko. To keep food. Mm-hmm. They have big wood arcs. Mm-hmm. With salt to keep food in there in the winter. Trzymali tutaj w górach ten jedzenie. And that is used to be to olive oil. To w tym trzymali oliwę z oliwek. Bardzo ładny dom. Mhm. Jest i komin, malutki. Tu się wjeżdża. To musielibyśmy to wywalić, żeby tutaj wana zaparkować. Tu byłby parking dla wana. Tutaj domek. Co to jest? Taki strych. Aha, taki strych. Ma jedzenie też. O. Well, the most trees you see in Portugal, what is it? Yeah. Eucalyptus? Eucalyptus, yes. So this should be like 50 years or more, it never goes down. This is the structure they used before. This holds the ceiling, this keeps it in place. You don't need this one over here. Fajnie, fajnie. And you see, this is like, you can, this... Kasia? No? Spoko to jest. Można było tutaj zrobić tą szalę na jogę. That part over there, that's aha. What we used to, in the fireplace. So the thing I'm sorry about is making an entrance in there because the land ends here, okay? Uh-huh. Only this is just makes this little curve, okay? Mm-hmm. Tak. Działka jest tylko tu. Tu jest budynek. No i tu jest sad. No i to, co jest fajne, to jest właśnie widok z działki. To jest wokół ta stodoła. Ta szala dla Kaśki na jogę. Tu jest znowu ta stodoła z drugiej strony. Tam by trzeba było okno wywalić. To wtedy wpada słońce i wtedy jest widok na tą całą dolinę, która tam jest. I są drzewa, są jabłka, śliwki, oliwki. A to co to jest? Co to za małe kuleczki? Cytryny czy pomarańcze? A może limonki? Pomarańczki. O, grzyba znalazł. This one is good for eat. Really? For eat? Yeah. Huh. And what about this? This one is belongs to the property? Yeah. With all the trees here? Yes. Mm-hmm. Okay. You see the wall on the road? Mm-hmm. That one. Oh, okay. From there, to there, everything we saw. Zakręcona jest woda. Zwyzerowany licznik. Ten domek ma potencjał, mi się podoba, tylko że nie ma po prostu takiego miejsca na przykład na basen. Basen mógłby być
w tym miejscu, gdzie trzymam no, tą suszarnię. Tam mam wejście sąsiedzi do domu. A tu byłby basen. Po przeciwnej stronie tego budynku, tam jest to wejście główne, tu jest do tyłu, jest budynek, który wyglądał dokładnie tak samo. W zasadzie ktoś mówi, że jeszcze w dużo, dużo gorszym stanie go ludzie kupili. Wyremontowali, w zasadzie zostawili z tego ściany, otynkowali, ocieplili, aś zrobili cały środek od nowa. No i mają domek. Jeszcze tam nikt nie mieszka, ale już jest gotowy. Bardzo mi się podoba ta nieruchomość. Cisza, spokój w jakiejś wiosce, w ogóle takiej wiosce po prostu, na w górze. Fajne, idziemy zobaczyć następne. Tu mamy jakichś bardzo bogatych sąsiadów z Kanady. Lecimy. Widok stąd jest, tak powiem, zacny. No ale to jest już drumina, nie? No to jest taka już grzybnia. Tatka Boska. Jakaś babcia tu mieszkała. Kasety zasłuchała. Pan powiedział nam, że to jest priest room, czyli pokój księdza, bo kiedyś jak ksiądz przychodził tutaj do domu, pewnie po jakiejś kolędzie, czy jak jest jakiś świąt, to właśnie tutaj się go zapraszało i nie pokazywało się reszty chaty, tylko tą ładną. Reprezentacyjne, jaka ładna tapeta jest, zobaczcie. Malutkie okienka, fajne. No, duży remont. Jest. No, bardzo duże. Jest jeszcze torebka wisi po babci. Buty babcine i dziadkowe. No, ale większe pokoje są już na pewno. It's not normal. No tutaj się dostają do środka. We have this everywhere, and every time you see a box of this, or it's closed and that's the cookies, or it's always the. Tak, w każdym pojemniku po ciastkach są nici. Masz jeszcze piec to, piec do pieczenia chleba. Machine. It never goes down, okay? It never. Aha, never goes. This was allegedly the garage. Kurczę, no. No w środku, jak widzieliście, jest generalny remont wymagany. Wielkość tych pokoi nie jest najgorsza. Fajnie to wyglądało. Jest jeszcze drugi domek, słuchajcie, na tej działce, tylko że ten jest totalna ruina. Jego zrobimy w drugiej kolejności. A teraz idziemy zobaczyć teren, bo jest ogromny. 8000 metrów kwadratowych. Nie mam niestety drona dzisiaj ze sobą, moi drodzy, ale od granicy, tam gdzie są te drzewka, tu są drzewa, to wszystko jest nasz teren. W sensie mógłby być nasz. Cała ta góra, całe to zbocze. Co tam masz? Lemonki? Z strony? Pachną cytryną. Wow. Cytryny, które pachną cytrynami, a nie woskiem. To jest kaśka ogromne. Duże, no. Bardzo duże. No tylko ta droga taka jest słychać, głośna, nie? No dobra. Fajnie, fajnie. Tam mamy domek. Tutaj jest taka droga. Tu można zjechać na działkę niżej. Bardzo dziwna działka. Bardzo duży ma tutaj potencjał, jeżeli chodzi o ogrodnictwo, bo wydaje mi się, że z 200 drzew przeróżnych, każdy możliwy, jakie chyba istnieją, są tutaj zasadzone. Jest fajnie usytuowana, bo jest na takiej górce, w pełnym nasłonecznieniu, tam jest wschód, tam jest zachód, więc cały dzień po prostu jest słońce. Dużo rzeczy mi się podoba. Moja głowa pęknie po prostu od tych działek. Właśnie zastanawiam, czemu ten dom jeszcze jest na rynku. Aha. Bo jest jakby tutaj duży potencjał, ja był 100 tysięcy kosztował euro. Aha. A jest teraz obniżony na 79. Aha. I ma licencję, wcześniej nie miał. Patrzę za okno i cały czas pada, po prostu nie ma końca. Wszystko jest mokre i tak sobie siedzimy tu z Kasią i gadamy, że chyba się zawijamy na razie stąd. Jedziemy do Algarve, trochę do słońca, mamy też tam trochę znajomych, więc zawieszamy oglądanie działek. Teraz są też święta, wiesz, święta to nie jest dobry okres na szukanie chyba domów, chociaż nie wiem, może to jest dobry okres, ale już jesteśmy już przemarznięci, może nie tyle przemarznięci, to przemoczeni, a wrócimy do oglądania działek po świętach. Raz, 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 raz.
Gdzie ta kamera? Chyba jestem. Raz, dwa, trzy, lecimy. No i mamy kolejny piękny dzień. Jak widzicie, jest piękne słońce. Zjechaliśmy 250 km na południe. Już w zasadzie po 50-60 km, jak tylko dojechaliśmy do Lizbony, to już zrobiło się sucho. Przestał padać deszcz. A jak dzisiaj się obudziliśmy w Algarve, no to jak widzicie, słońce świeci. Jest wiaterek. Ale no jest to, czego nam najbardziej brakowało, czyli jest słońce. Plan na dzisiaj mamy taki, że jedziemy teraz do Armasao de Pera, gdzie znajduje się nasz kemping w Alcantarii, dokładnie, w takiej miejscowości Alcantaria. I tam czeka na nas kotka Minet, kotka, którą opiekowaliśmy się 5 lat temu, 4 lata temu, 3 lata temu. W zeszłym roku troszeczkę mniej, ale plan jest taki, żeby zobaczyć, jak się kotka miewa i powiedzieć jej, że szukamy domu w Portugalii, żeby się spodziewała, że niedługo będzie wyprowadzka. Pijemy kawkę i jedziemy. Ciekawostka jeszcze, to wszędzie tutaj dookoła czuć eukaliptus. To jest taki zapach w nocy, takiego kociego moczu trochę, a za dnia jest taki przyjemny eukaliptusowy, no nie wiem, taki olejek eteryczny. Wszystko to w lecie będzie suchusieńkie i wystarczy iskra, żeby się zapaliło i żeby całe te góry spłonęły i na co kilka lat płoną. Po lewej, po prawej, wszystko to jest eukaliptus. Pani powiedziała, że Minet jest. Jesteśmy na kempingu Canelas i kto pamięta z ostatniego albo przedostatniego vloga, Kasia mówiła, co po portugalsku znaczy Canelas. Kto z was pamięta? No i gdzie nasza Minet? Ciekawe, czy nas znowu usłyszy. Minet! Tu jest Minet! O Boże! No hej! No hej! Moja kochana, no tak! Przyjedziemy po ciebie. No! Wiem, że nas długo nie było. Przepraszam. No! No najsłynniejszy kot! Najsłynniejszy kot polskiego YouTube'a. Wiem, że parę osób tutaj było w międzyczasie odwiedzić Minet i mówi, że nie mogli jej znaleźć. Moi drodzy, ją bardzo łatwo jest znaleźć. Tu jest basen, tu się idzie do pralni. Tu jest pralnia po lewej, po prawej są prysznice. I ona sobie tu mieszka, na wprost z basenu, w jednej z tych przyczep. Chodź, zjesz coś, malutki kocie. Miau, miau. Już idę ci tam tą puszkę. No chodź. Aha, puszeczka. Aha. A potem już jest pomagała. Polacy. Polaki przyjechali. Damy dla niej tu trochę jedzenia. Można je dać? Dziękuję. Co tam pani? To dobrze? Ja będę pozwolił do Ermini, скажу, że wy przyjeżdżali. Ага. Przytknąca, tu lezu. No, wszystko, zjadłaś. No fajnie. Dobra, cieszę się, że ona tu jest. Ja też już chyba. Jeszcze jedna? To są takie pasztety. To nie pasztety, tylko kawałki. Klasycznie idę jeszcze na szybki obchód. Zawsze jak tutaj przyjeżdżamy, od 6 lat jak się okazało. No kiedyś mieszkaliśmy na tym kempingu, za chwileczkę wam wszystko powiem. Ale to była nasza miejscóweczka tutaj. Mieliśmy dwie miejscówki. Jeden rok jedną, tu po prawej. Drugi rok mieliśmy jeszcze lepszą, po lewej, ale tam po prostu była walka o to miejsce. Z emerytami z Holandii i z Anglii. Nieustanna walka. No i moi drodzy, widzicie? Holendrzy jeszcze nie przyjechali, niektórzy. No i to jest nasza jedna z miejscóweczek, która teraz jest okupowana.
przez szczepę. Tu też mieszkają Holendrzy, też jeszcze nie przyjechali. I jesteśmy 18. To jest nasza stara miejscówka, na której mieszkaliśmy pierwszą zimę. Kto z was teraz oglądających pamięta te czasy? Niech nam napisze. No pięknie. Panowie, są ci sami. A dla osób nowych na tym kanale, to wam szybciutko powiem, o co tutaj chodzi, dlaczego my tutaj jesteśmy i co to jest za kot. Więc jesteśmy na kempingu, w którym spędziliśmy pierwszą naszą zimę w van life. Przyjechaliśmy tutaj w 2018 roku, w listopadzie, w grudniu. Zostaliśmy zaproszeni od Sławka, który nas zaprosił na ten kemping, opłacił nam tutaj pobyt i mogliśmy, że tak powiem, zażnać luksusów kempingu, czyli podłączenia się do prądu, ciepłych prysznicy i braku takiego stresu związanego z poszukiwaniem miejsca, z tym, że nam ktoś wygoni, nie wygoni. Mogliśmy sobie wyjąć krzesełka na zewnątrz i korzystać normalnie tak, jak korzystają tutaj ci wszyscy emeryci, którzy mieszkają przez całą zimę na tym kempingu. No i pewnego dnia wskoczyła do naszego vana pewna kotka. Jak się później okazało, kotka ma imię Minet, to po francusku znaczy koteczek, czy kotka. Kotka po prostu, że po francusku. No i była jedna pani, która z Francji się nią opiekowała. No i ona przyszła kiedyś do naszego vana i pyta się, dlaczego mój kot mieszka w waszym vanie. No i my jej powiedzieliśmy, jaki twój kot? Przecież to jest nasz kot. On już od tygodnia z nami jest. Byliśmy u weterynarza, wysterylizowaliśmy tego kota, wyleczyliśmy jej łapkę i no opiekujemy się. Chyba dwa tygodnie już mieszkał ten kot u nas. I ta pani po prostu się śmiała, mówi, że ten kot jest jej, ale ona, tak powiem, się tylko opiekuje, bo ona tu pracuje. No i że cieszę się, że ma teraz Minet ma nowych rodziców i że ją karmią. I ten kot z nami spał, ten kot z nami mieszkał i tego kota chcieliśmy zabrać ze sobą kilka razy, ale się nie udało nam zabrać tego kota, ponieważ to jest stara kocica, która po prostu sobie tutaj żyje i ona tylko śpi, więc ona nie chciała z nami podróżować, w ogóle nie była zainteresowana podróżami. No i obiecaliśmy sobie, że kupimy sobie w Portugalii dom i zabierzemy ją stąd. No i właśnie teraz przyszliśmy na miejsce sprawdzić, czy jest zdrowa, czy żyje. No i rozmawialiśmy z panią, inną panią, bo tamta już nie pracuje na tym kempingu, przyszła na emeryturę w międzyczasie, ale jest pani z Ukrainy, która się tym kotkiem teraz zajmuje i mówi, że kotka jest cała, zdrowa i czeka, aż ją zabierzemy. Coś się ci stało z tym ząbkiem z prawej strony, co? Chcesz mi pokazać tego ząbka? Co się tam stało? Ale piękne. Nie za grubiutka. Czyściutka, zadbana. Jeju, jestem dama. Ale już jestem babcia. Chociaż lepiej wygląda niż ostatnio, jak tu byliśmy. Dużo lepiej. Kocham cię, kocie. Pa, Minet. Do zobaczenia niedługo. Odpoczywaj. Pa. Idź do swojego namiotu schować, nie? I trzymaj kciuki, żeby nam się udało, żebyśmy ci kupili domek. Oj, pojedziesz do weterynarza, Minet. Bo coś jest z tym siadaniem nie tak. Pa. Trzymaj się. Moi drodzy, na chwileczkę zawieszamy szukanie mieszkania, szukanie domu, działki, nieruchomości. Bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. I chcielibyśmy z tej okazji złożyć wam serdeczne życzenia. Aby właśnie te święta były spędzone wśród bliskich, rodziny, przyjaciół. Żeby to był taki czas zatrzymania się, zwolnienia, zastanowienia się, co dobrego przydarzyło nam się w tym roku i co chcielibyśmy, żeby dobrego przydarzyło się w kolejnym roku. Żebyście się objedli, żeby brzuchy nie bolały. Góry fajnych prezentów. Tak, i żeby też był czas na taką refleksję o najważniejszym, bo to Boże Narodzenie w końcu. Dziękujemy wam bardzo za ten miniony rok. Cieszymy się, że byliście z nami. Cieszymy się, że jesteście nadal częścią tej naszej nowej podróży portugalskiej. I już teraz zapraszamy was bardzo serdecznie na przyszły tydzień. To będzie sylwestrowy odcinek, w którym będzie kontynuacja portugalskiej przygody, troszeczkę wspomnień. Więc zapraszamy was 30 o 19, w sobotę o 19 na YouTube'a. A teraz prosimy o łapki w górę i zapraszamy wszystkie osoby, które nie subskrybują tego kanału, żeby przycisnąły przycisk subskrybuj, wtedy będziecie na bieżąco z naszymi nowymi filmami. A my wam przesyłamy dużo serduszek, ciepła, miłości, smacznego karpia i słoneczka portugalskiego i pomarańczy. Stoimy w ogóle teraz w takim gaju pomarańczowym, więc wysyłamy wam pomarańcze na wasze stoły świąteczne. Pa!
A ja dzisiaj wam poopowiadam parę rzeczy związanych z naszym poszukiwaniem działki w Portugalii i też powiem, dlaczego chcemy się właśnie do Portugalii przeprowadzić. Fajna studnia. Tak trochę też na to patrzę, że to nie musi być już ten dom na całe życie, tylko że na razie mielibyśmy wreszcie swoje miejsce, po prostu swój dom.